Ustawodawca przeniósł z rozporządzenia do ustawy VAT-owskiej przepisy dotyczące przeliczania na złotówki kwot wyrażonych w walutach obcych. Sposób sformułowania tych przepisów jest dokładnie taki jak w ustawie o podatku dochodowym, ponieważ ustawodawca odwołuje się do kursu, średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego czy dzień wystawienia faktury. Natomiast nie oznacza to niestety, że ujednolicono kursy stosowane przy przeliczaniu na złotówki w podatku dochodowym i w podatku VAT. Brak ujednolicenia wynika przede wszystkim z tego, że mamy różne momenty powstania obowiązku podatkowego. O ile w podatku dochodowym obowiązek podatkowy powstaje w jednym z wcześniejszych momentów wystawienia faktury, otrzymania płatności czy wydania towaru, o tyle w przypadku VAT-u ten obowiązek podatkowy jest inny i powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od wydania towaru. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, w której wydajemy towar 7 grudnia, natomiast i w tym dniu z punktu widzenia podatku dochodowego powstaje konieczność wykazania przychodu i przeliczamy ten przychód według kursu z dnia poprzedzającego, czyli 6, czy też wcześniejszego dnia roboczego, 5 grudnia. Natomiast fakturę wystawiamy nie w tym samym dniu, w którym dokonaliśmy dostawy towaru, czyli 7, tylko kilka dni później, czyli na przykład 12. I dla potrzeb VAT-u stosujemy kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, obowiązku podatkowego w VAT-ie, czyli z dnia 11, co oznacza, że w odniesieniu do tej samej transakcji rozpoznajemy przychód i podatek należny, czy też podstawę opodatkowania w VAT-ie według różnych kursów. Raz z 5 grudnia dla potrzeb podatku dochodowego, dla potrzeb podatku VAT dnia 11 grudnia. Co powoduje, że podatnik w dalszym ciągu będzie miał trudności z punktu widzenia prawidłowego rozliczenia i systemu finansowo-księgowego, który w wielu przypadkach nie pozwala mu stosować w odniesieniu do tej samej transakcji dwóch różnych kursów. Także ujednolicenie jedynie do pewnego stopnia, natomiast brak ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego nie pozwala w pełni cieszyć się z tej zmiany i nie należy spodziewać się, że ta zmiana w najbliższej przyszłości nastąpi, ponieważ były próby ujednolicenia na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT, natomiast te zmiany spełzły na niczym i na gruncie podatku VAT pozostały stare przepisy. Był ogromny opór przed zmianami zarówno podatników, jak i Ministerstwa Finansów. W związku z tym w dalszym ciągu mamy tą rozbieżność.